Your health goes down, my old comes out. I knock them out. Siema wam wszystkim serdecznie. Widzę, że zapisał rzut ekranu. Moje wszystkie nagrywania. Będę to zmienić. No, ale nie o tym tutaj chcę pogadać. Mianowicie, jak wielu z was wie z doświadczenia lub z tego, co się dzieje na tym kanale, ludzie subskrybują mój kanał, ponieważ nakręciłem parę poradników Stefa. I to jest główny powód tego, tak? I szczerze mówiąc, chciałbym to też zmienić. Jest wiele innych serii, jak Happy Wheels ostatnio zacząłem kręcić. Jakieś game logi różne, jedne rundy, tego typu rzeczy. I po prostu w tym filmiku chciałem się was zapytać, czego wy chcecie tak naprawdę? Nie ubieracie tego w sposób właśnie na jakiś chamski czasem stylu, czego wy chcecie, a? Tylko co lubicie oglądać na tym kanale, tak? Czy chcecie więcej tych poradników, może jakieś gameplaye Stefa, inne chuje, no naprawdę, napiszcie komentarze jakieś, zalajkujcie, nie wiem, odezwijcie się. Ja tego wszystkiego, ja to wszystko ludzie czytam, te wszystkie komentarze, nie to jest, że olewam. Czasami po prostu nie odpisuję, bo tego jest, nie ukrywałem się, też trochę dużo, nie? No. I oprócz tego, jako bonus na 100 filmów, pokażę wam i wyślę IP serwera, bo wielu ludzi się tego dopytywało, na ile. To jest zbieranie przedmiotów, po prostu stoisz się tak, alt-tabujesz i oglądasz na YouTube, albo po prostu zostawiasz komputer w pizdu i przedmioty się farmią. Już o tym opowiadałem w tym filmiku. Ale w każdym razie, tu macie to, co wyidlowałem po 4 tygodniach. To wszystko jest czysto wyfarmione. To znalazłem, to przytopione za skrzynki, jakieś weaponsy, inne chuje. No więc naprawdę serdecznie polecam. I jeżeli ktoś jest chętny, to napiszcie do mnie na Steama, ja podam nazwę. Razem zagramy, nagram coś może na jakimś serwerku polskim, jakąś rundę jedną, coś w stylu. Chętnie bym z wami się zobaczył, no pogadam, nie wiem, na Skype'ie. Jeżeli ktoś jest chętny, no mówię, pisać pod tym filmikiem, zgadzamy się, będzie fajnie. No, i to by było chyba na wszystko. Tym pozytywnym akcentem zakończę. To siema.